Cześć mordy, z tej strony Oliver, tutaj dzisiaj GTA Życie Gangstera dawno nie było. Muszę postać wyższe sobie na telewizję. No i już się znudziła i będziemy zaczynać ten odcinek. Jak widzicie na naszym koncie trochę kasy jest, 727 tysięcy, jeszcze 4 tysiące jest w bank, gotówki mamy. Dzisiaj spróbujemy, żeby było trochę kasy. My sobie teraz idziemy do naszego garażu. Musimy dzisiaj kupić lepsze bronie, to jest bardzo ważne. Teraz sobie pewnie pójdziemy do jakiegoś sklepu z broniami. Możemy sobie kupić bronię. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Już mamy 38 subskrypcji. 50... Fajnie jakby było te 50 subskrypcji, to by było... Będzie fajne. A my sobie dzisiaj będziemy jeździć. Oni są... takie rajdowe. Ura. A mamy 727 tysięcy dlatego, bo przed odcinkiem sobie trochę pozarabiał. Nasza postać, co pan zrobiła? Zarabiamy naszą postać. My sobie zaznaczymy, tutaj jest sklep z broniami. Co ładnie zaparkujemy. No i zobaczymy, jakie tutaj pan ma bronie. Dzień dobry. Myśmy mogli tutaj kupić. No to już takie lepsze bronie. O, to jest fajnie. My sobie kupimy karabin wojskowy. Fajnie byśmy kupili. Się rozejrzy. Amunicji trochę mamy, bo kupiłem przed odcinkiem. No chyba sobie kupimy taką broń, karabinek. Jeszcze nie jestem pewny. No i tu ścielę fajnie, jakbyśmy kupili. Ja to najpierw, proszę pana, chciałbym kupić. Kastet tam się przyda na pewno. Taki jeszcze kastet, dobra. Kupimy sobie na pewno. Sędzie, bowiem karabin. On się nauczy karabinek. Okej, nie wiem. Jakiś może. Jakie policjant już kupiłem? Jakiś pistolet. Mamy też pistolet bojowy. To jest sobie wcześniej przed odcinkiem kupiłem. I ten karabin wojskowy jest bardzo dobry. Mam się czego kupić. Może na przykład takie coś. To jest dobre. A to mizer. Chyba sobie to kupimy. No to jest zdarzenie aeropolskiego strażnika kosmosu, który mają to później. I to jest tych odcinkach. No to jak mówiłem, sobie kupimy taką wam. Większy magazynek. Uchwyt rdzenia. Otarka, luneta. Może nam się luneta przydać. Tłumik. Jak najbardziej. Well, the breakdown of society is inevitable, friend. Nie, Pozorka też się nam nie przydała, ja to kupię sobie dużo amunicji. Widzicie na czym kończę 668 tysięcy. 20 tysięcy taka broń. No i tu jeszcze musimy mówić. No ten... strzelbę. Zresztą mogą też nam się przydać 100 tysięcy. Tak bardzo... Dobrze się zniszczyła. W następnych odcinkach kupimy lepsze rzeczy. Dzisiaj nam będzie potrzebna kamizelka. Pełna. Dziękuję. Okej. Widzicie bronię. Mamy. No, my sobie siadamy do auta. Idziemy sobie...
Jedziemy sobie, nie wiem. Sprzedawać fur. Może. No, idziemy sobie sprzedać jakąś furkę. Tutaj jest też garaż, bo ktoś przed odcinkiem kupiłem. Kosztowałem 1 000 000 zł. Będziemy musieli malować przepisy. Pamiętajcie, jak powiedziałem, że ci tego nie róbcie, a to tu się stało, proszę państwa. Pewnie teraz mnie lepiej słuchać. W samym odcinku chyba już sobie kupimy jakąś furkę. Jednak... fura by się nam taka jeszcze lepsza przydała, na przykład z jakimś opancerzeniem. O Jezu, kierowca lepszy. A z tego co widzę, to jest właśnie ulubiona seria na tym kanale. Będę robił więcej tej serii. Planuję robić też, żeby jutro była. Żeby jutro był też odcinek, no bo jednak dawno nie była. Dawno nie było GTA Życia Gangstera. No były odcinki z Fortnite'a. Nowy sezon. Na pewno będzie odcinek też Fortnite na niedługo. Będzie nowy sezon. Czy już jest nowy sezon w sumie. Więc jutro może się pojawić odcinek z Fortnite'a i pojutrze odcinek z GTA znowu. Więc warto czekać. O Jezu. Tutaj dzielnica Wagosów, jak widzicie. I to jest nasz hangar ogólny. No przed odcinkiem też sobie trochę aut załatwiłem. Później pojedziemy do klubu nocnego, bo to jest też dobrze, żebyśmy pojechali zobaczyć. No jak widzicie, mamy trochę tutaj tych aut. To jest jedno z aut. A wiem sobie, jakie auto weźmiemy. To jest nasz garaż. My sobie weźmiemy klasę wysoką, to jest chyba 100 tysięcy, jak jeszcze będziemy mieli koszt 20 tysięcy, tak, weźmiemy sobie 100 tysięcy, jeśli będziemy musieli je tuningować, no to prosta sprawa, jak je też tuningować. Kierowany zawsze biorę sobie chromowany, nie wiem jak wy. Najładniejsze, ale rzuca się mnie tutaj w oczy. Osiągnięcia jeszcze, grille są, reflektory są, maska jest. Rogi są, wszystko to są ulepszone. Ja szyby sobie weźmiemy. Limuzynowe koła, rodzaj kół luksusowe, chromowane i te pierwsze. A jeszcze są fabryczne, shadow sobie weźmiemy, ładnie są całkiem. Więc sobie zatwierdzę i będziemy zobaczymy, ile kilometrów będziemy musieli przejechać. Tylko coś ładuje tę misję. Są takie bugi są w tej grze. Dobra. 4 kilometry. Warto silnikować 950 tysięcy. Bo mam też nam ukraść to auto niektórzy, ale że nam nie ukradą, jak mam pełną kamizelkę. Mam na to 14 minut. To jest dużo czasu. I my jak najszybciej jedziemy ustawić to auto. Dzisiaj tylko jedno auto nam się sprzedać, bo później będziemy musieli jechać do klubu nocnego.
żeby tam, bo też tam jest kasa w sejfie. Myślę, że nas nikt nie goni. Bo już duże straty, jakby na przykład ktoś nam... Jak jeździsz, panie? Będziemy mieli 737 tysięcy, jak... Dowieziemy to auto bez problemu, chodźcie, chyba dowieziemy, 2 km. O Jezu. Zbieramy nowe auto. Ja już wiem, jakie auto kupić. W następnym odcinku dowiecie się pewnie już jakie. Albo się już domyślacie, napiszcie w komentarzu. Fajna muzyczka. Na razie zero rys. No i kilometr został. Do nabywcy, żebyśmy zawieźli. Tysięcy to jest duża kwota już, trochę, a w tamtym odcinku, co było wtedy, dawno trochę, 1 marca, zbytnio tam się nic nie stało, a tak na gang, no trochę, mało zrobiliśmy kasy, chyba 6 tam tysięcy, teraz to już trochę większa kwota. Bez problemu dowieziemy to auto, no tutaj trzeba było wjechać, ale dobra. No i auto dowiezione bez problemu. Oferta do dealera oczywiście. Dajemy kluczyki i co pan jedzie. Chciałem ochroniać do... No, my dostaliśmy za to 100 tysięcy, to dużo, bardzo. Ja sobie chyba zamówię taksówkę, w sumie nie. Bo... Ładne auto jedzie ogólnie. No to nie jest tak dużo, aut nie jedzie, to będziemy mogli ukraść auto. No ładne te auto są sobie. Zaczekam na takie jedno. No jedź! Panie, zatrzymaj się. Panie, zatrzymaj się. No ja to te auto bierzemy. Dziękuję. Jedziemy sobie do klubu nocnego. Pięć kilometrów. Na kamizelka to się przydaje w takich różnych, bo to jest bardzo niebezpieczne, jak na przykład jak ci będzie chciał się zaatakować. I ta muzyka sobie leci. Więc nie będę musiał ten słuchać muzyki. W tym odcinku to tamto imię to było, to było takie, no jeszcze nie było to pewne, ale ja już wiem, jak nazwać naszą postać. W następnym odcinku już będzie nazywana, a pamiętajcie w tym, mam już trochę kasy, będziemy musieli przelać na konto, 4000, no przelejmy. Drive mi już nauczyłem się też kierować. No mówią na mnie rajdowiec też na przykład. Możemy sobie zrobić, nie wiem, wyścig później, jakiś, jak kupimy nowe auto, się też go ulepszymy na maksa. No jak tutaj atak na gang możemy zrobić. Ale mi się zbytnio nie chce, bo to tylko dostaniemy jakąś tam broń. Na jeden dzień. No tego minigana, ale minigana co... Wiem, jak będziemy mieli już tak 1 000 000 złotych, będziemy sobie już tankować jakieś lepsze broń. Teraz takie po prostu, żeby przeżyć i żeby tak... Na razie nie robimy takiego przypału, żeby już nikogo nie zabijać na razie, no bo to jednak później policja się przyczepie i możemy trafić do więzienia. Tak to teraz nic nie wiedzą. Geralt tutaj zrobił od niego kiedyś jakieś zadanko.
No jednak to jest kasa jakaś, ale to mało tej kasy od Geralda. My już tak dużo zarabiamy, no to jak ja coś tam malutko strasznie. A jednak to już, to teraz jest już ten czwarty odcinek, teraz będzie. W 10 odcinku będziemy coś tam robili, nie pamiętam. Zresztą powiem wam w 5 odcinku. O, ten gościu dzwoni. Jakiś. To nie będziemy robić od niego zadania, tu się nie chce. Musimy trochę mieć ten spokoju, no. To jest taki odcinek, taki z... Nie dam rady, mało. Następny odcinek będę zmienić. Dobra, my sobie przejdziemy przez garaż, bo jednak mi się nie chce przechodzić przez ten... Bierzemy sobie tutaj auto. Jest nasz klub nocny, nie wiem, widać, że duży. No i... się wchodzi do nas. Muzyka gra. Hm. 55 tysięcy jest naszym sejfem. A tutaj widzicie, jest nasz sejf. Musimy sobie go. Myk. No i jest trochę jednak tej kasy. Na 60 tysięcy gotówki teraz mamy. Czemu tam kasa jeszcze jest? Czekaj, ja bym się raz otworzyć tam. No nie, już nie ma tego, to będę otwieram. Kurde, czemu mam to otworzyć? Teraz już nic nie ma. No to... Teraz sobie wchodzimy kasę na konto. No ale widzę, coś pokazuje, że mamy przy sobie 5 tysięcy. Mógłby ukraść ktoś tam na przykład. Musimy odwiedzić bankomat, chodzić gotówkę. I teraz sobie jeszcze na konto wpłacimy. Czyli mieli już prawie 800 tysięcy. To jak dużo jest. No 797 tysięcy. I sobie nie wiem, zrobimy jakieś... Żeby nasz klub było więcej osób, no bo jednak chyba tam nikogo nie ma. Bo no już musimy zakończyć, będzie to nudno już się robi w tym klubie, jeszcze sobie sprawdzimy. Jak widać, popularność 0. 118 tysięcy dochodów. Teraz sobie zrobimy, wypromować się do klub. Zniszcz pojazdy. No to jest akurat... Łatwe zadanie, ale w środku już wchodzę tam ludzie, ale mało jest. Ten auto jest skradzione. Okej, developer jest tutaj, ale myślę, że chyba... Dobra, to ten robił sobie na te dwa kilosy. Muszę maskę założyć, bo też auto założę. Wipunek. No, wziąłem sobie taką maskę. No. Widziałem naszego auta, dobra, nie wiem, jednak nie pojedziemy tam, tylko tutaj. To będzie bliżej. Aha. No, widzicie, mamy kamizelkę, właśnie to się tam przyda. Na przykład może ktoś nas zestrzelić z deweloperów, bo mają też bronię, ale my też mamy bronię. Gdzie będziemy iść z tych? Mamy też pałkę taką. No my sobie zrobimy... Rozsadzimy auto w powietrze. O Jezu. To rozbito. Trudno. Jest Lamborghini, mi się wydaje. No tutaj wjeżdżamy. Dobry. Chyba to jest to auto. To jakie mamy biurony?
No to wystarczy po prostu zrobić tak. Nic. Kurczę, misja nieudana. Więc misję rozwaliliśmy. Zginęło zbyt wielu budowlańców. Ajajajajaj. Słabo trochę. Jeszcze ile nam robimy? Bo sprzedajemy ten towar, sprzedamy chyba. No żebyśmy mieli już te 900 tysięcy. Okej, to jedziemy. No, no to zadania to nawet było. To jest tony nasz ten. Nazwaliśmy go tony, ale... Wyścig kaskaderski jest. Ale to nie tutaj. Weźmy sobie nowe auto, może będzie otwarte. Bo auto też mogą być otwarte. No fuj, to jak najbardziej, bo to już jest trochę przypałowe. Otwarte? Nie, nie otwarte. Musimy wybić szybę. A jeszcze się nikt nie zauważył. No jakbyś to... No i to futo tak fajnie sobie robi drifty. Dobra, jedziemy sobie. No za ta muzyka jest tragiczna. No tam jest lepsze. No to sprzedamy sobie. No co zrobić w tym masle? Możemy już sprzedać. Czy może to być też tam podpucha i tam mogą być też, nie wiem, policjanci. Ale my mamy strasznie dobrą ciężarówkę do tego transportowania, bo jego ojciec kiedyś tam kupił. I sobie zobaczycie za chwilę. Jego ciężarówka. Ona stoi na piętrze innym. Na piwnicy, w piwnicy stoi. Będę zdradzał. Teraz sobie nawet sami zobaczycie. No to jest to. Mamy dwóch pracowników. Możemy kupić tego jednego za 184 tysiące, ale co bym tutaj robić? No nic. To możemy sobie... No to kupimy go, co tam. Przyda nam się. Tego tutaj przydzielimy. Tego na razie nic nie będziemy robić. No to chyba sobie kupimy też DJ-a, co trudno. Wiem, jak on grał muzykę. A ten gościu? Nie, słabo. To tu sobie sprzedamy. Sprzedaj wszystko. Może być też ryzykowne sprzedaj panie wszystkiego, ale... Okej. No i to jest właśnie nasza fura. No i mamy rozwozić, no ale trzeba rozwozić to. Daleko? Tutaj jest... O kurde, jakieś czołgiem jeździ. No nie jest tak daleko. 19 minut tylko. No dużo 19 minut. Prawo możemy dostać 10 tysięcy. No szybko, sprawnie dowieziemy. No to szybko lecimy. Dość daleko to są. Ale patrzcie na tą furę. Przecież ta fura jest... Nawet nie da się nas strzelić. Nawet nie wiadomo... No rzuca się w oczy, ale wiecie. Też ulepszy jego... To ulepszy też na przykład koła, żeby kula odporne są. No i już mamy prawie 900 750. Bo rozbiliśmy coś tam, ale... Bo to chyba tam są komputery, mi się wydaje. Bo to elektronika tam też wierzymy. To będzie dość długi odcinek, ale trudno, co to się stało. No to wierzymy to i będziemy już kończyć to powoli ten odcinek.
piątek nie było live'a. Sorry za ten live, ale mnie tak ten internet denerwuje. Przecież to nawet nie mam internetu nad czasem. Nie mogę nagrać, nie mogę wstawić nawet w piątek, nie mogę wstawić, więc tego jest. No i w sobotę też nie mogę, bo gdzieś tam wyjechałem. No i w niedzielę też byłem i dopiero dzisiaj przyjechałem. Czy w piątek przyjechałem? Wczoraj przyjechałem. Kurczę, tu jest ten czołg. To będzie bardzo ryzykowne. Czekaj, gdzie on jest? O Jezu, on tu jedzie. On wszystko wysadza. Mamy na szczęście na 4 pociski. No. Tam stoi ten czołg. Na szczęście mamy 4 pociski. Może wytrzymać ta fura, więc o kurczę, jedzie za nami. Jest bardzo niebezpieczny. Serio, chcę nam to rozwalić. Jezu, jak się cała... Dobra. Jedź szybko, żeby nam nic nie rozwalił. To jest przewoźny najdroższy ładunek mojego, w moim życiu. To 14 tysięcy. Okej, to tutaj... Chyba jest, aby rzucić... Dobra, rzuciliśmy. O kurde, on jedzie tam za nami. Szybko, mapa. On już tutaj jest. Dobra, na szczęście ten człowiek jest wolny. Ten nie jest taki szybki. Aż. I jedzie cały czas za nami. Bardzo niedobry znak. 3 km. A chyba nie będzie wyjeżdżał poza miasto, bo my teraz wyjeżdżamy poza miasto, więc... Ciszymy sobie troszkę. Dobra, jeszcze posiadę, dobra, 2 mam. 16 minut mamy. No jak 2 km, to na luzie. Ale jeszcze jedno będziemy musieli, to jest trochę dalej. Obok paletowej. Na prawej autostradzie. Dobra. Uff, nie jedzie już za nami. Na szybcy jesteśmy. No ja mówiłem, że poza miasto nie wyjadą. Bo tam nie ma policji, bo on pewnie chciałby wysadać wszystko. No bo jednak chciałby dostać na 114. Bo jak rozwalam nam tą furę, to oni dostają jakąś tam kasę. Więc dobrze, że nie pojechał za nami. Bo ma czołga, tak to jakby miał szybką jakąś ten, to jakby po prostu wystarczyłoby 4 bomby podłożyć. Dobra, 800 metrów, 700 już. Gdzieś jakąś na farmę. Jedziemy. O Jezu, jaki tu spad jest, jak my teraz spadniemy. Jezu, ja nie... Okej. To też jest ubezpieczone, więc o tyle dobrze. No i tu jest jakiegoś gościa. Wróciliśmy teraz z tego punktu. No, okolica. Mi się wydaje, że to jedziemy do domu Onili. No w sumie domu Onili jest tam blisko, 4 km. Onili chyba gdzieś tam 5 km. Kogoś nie będzie wrócić, to najwyżej już straszuje mi się tam jakieś. Dobra, wjeżdżamy na autostradę. No ale to już jest. Jak to jest autostrada? To jest nasza siedziba. No dobra, to się tutaj zaszyjemy gdzieś. Bok siedziby. Siedziba jest moja, kiedy sobie kupiłem. No, już to wata chyba. 50 tysięcy, ale tam nic nie jest w ogóle zrobione. Tym, czym gdzie trzeba remont.
się nie w ogóle już w ogóle tylko dobrze, że ma tę fabrykę banknotów, to akurat, no to akurat to tylko przynosi zyski tam, ale tam małe zyski. Jeszcze 2 km. Chwilę będziemy. Nie, to nie jest autostrada, jednak to. No to jest obok autostrady. Ta została. Ostatnia. Dzisiaj dużo zarobimy kasy. Już podejrzewam z 300 tysięcy może być. I kaski. No jak to 300 tysięcy w następnym odcinku. No będzie auto mieć drogie. O, ale też no pancerzone, czyli. Ja już. No będzie zawsze pierwsze opancerzone auto, to się nam przyda. Trzeba będzie kupować właśnie tą kamizelkę. Taka rzecz, na pewno tylko tam 500 zł jakieś tam. Nie, to jest. No jakiś dziadek stary. Chciał. Zostawiłem mu auto, sprzedałem, dobra. Wszystkie dobra udało się sprzedać nabywcy. Mamy 735 tysięcy. No tak jak kupiliśmy, o kurde, to jest ten czołg, dobra. To będę kończył ten odcinek. Cześć i do następnego.